Dzień dobry, w nawiązaniu do moich poprzednich filmów dzisiaj chciałbym omówić pierwszy ruch jaki każdy obligatariusz Myślący o odzyskaniu swoich środków zainwestowanych w obligacje e, Getty Noble Bank powinien zrobić. Takim jedynym narzędziem, które aktualnie jest dostępne, jest skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z ustawą, każdy, kogo interes prawny został naruszony decyzją, w tym wypadku decyzją BFG, może taką skargę złożyć. Kierujemy my ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Co to da? Czy taka skarga przybliży nas do odzyskania środków? Taka skarga nie jest takim narzędziem, które bezpośrednio spowoduje, że ktoś nam wypłaci pieniądze. To zresztą powiem takie asekuracyjne działanie, bo jakby patrząc się na okoliczności całej sprawy, mianowicie to, że BFG spóźnił się ze swoim działaniem, że pan Leszek Czarnecki i Korp nie dokapitalizowali spółki i ponieśli za to karę, może spowodować, że przeciwko tym osobom skierujemy poz pozwy. Ja już widzę obronę wyżej wymienionych, którzy będą pisać, że trzeba było zaskarżyć decyzję BFG, bo że ona jest niepoprawna, i w ten sposób, się ją uchylili, przynajmniej w zakresie umorzenia obligacji, to uzyskalibyście jakieś środki. I jakby dalej za tym też idę, widzę już widzę decyzję sądu, który oddala roszczenie, które może jest zasadne, ale w pierwszej kolejności właśnie należało zaskarżyć tę decyzję BFG. Więc nasze złożenie skargi ma na celu wytrącenie argumentu z rąk ym, naszych oponentów. Czyli konkludując, Należy jak najszybciej złożyć tą y, skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Koszt złożenia tej skargi, czyli opłata, którą każdy z nas musi ponieść, żeby ją wnieść, to wynosi 200 zł. Zapraszam państwa do kontaktu do zobaczenia i usłyszenia.